Witajcie na Vlogmasie w 2022 roku. Zapraszam na Vlogmasy. O, jak ja lubię tu przychodzić. Vlogmasa nagrywałam w zeszłym roku. Bardzo lubię te cukierki. Wszystkie są naprawdę dobre. Dzień dobry we Vlogmasie. Proszę za długo nie oglądać, tylko do końca, żeby nie dostać cukrzycy. U mnie słodziutko jest. Które się pani podobają? Mi, które się podobają. Na pewno lubię arbuzowe różne. Na pewno to jest dobre, bo ja to już kiedyś kupowałam. I jestem tutaj świątecznie zawsze. I lizałam tego lizaka w zeszłym roku. Możecie wejść na Vlogmasa. Taki lizak kolorowy. Bardzo są dobre arbuzowe. Najlepsze, bym powiedziała. Ta pani zobaczy, jakie cudowne wzory są. Pisienka. Tak, elektro ładnie zrobione. Naprawdę, rewelacja. Taki lizaczek, 7 zł. Bardzo dobre słodycze. Ręcznie robione. Tam jest pokaz. Mhm. Tak, mam zaproszenie osobiście za 45 minut. Teraz jest pokaz dla dzieci, a o 15 jest dla mnie i dla ciebie. Będziemy lizać. Ciekawe, co nam dadzą. Jest pięknie w Warszawie. Może nie tak bogato, chociaż teraz to tak nie widzę, niż w Wiedniu. Luks. No tak, no, mój ulubiony hotel. Pani też? Też. Tak, w Warszawie dzisiaj. Witamy Pałac Prezydencki. W grudniu. Pod kolumną Zygmunta się znajdujemy. Dawno nie byłam, ale warto przyjść. Zamek Królewski. Taki piękna choinka. Wisła, stadion widać z daleka. Ja też. No i kolumna Zygmunta. Magnesy. O, zobacz, skarpetki takie z Mikołajem są. Różne takie. Ładne, świąteczne reniferki, pajacyki, Mikołaje, gwiazdki. Do tego piękne magnesy, jak zwykle. Fajne są właśnie takie różne otwieracze, ja lubię. O, taki właśnie. Albo ten, może być taki. Albo Polska. Jesteś twórcza i inteligentna. To szukamy takich różnych, o super, dzięki. A ty? Ja jestem fascynująca i tajemnicza. A w Szklarskiej Porębie inne były zalety moje. Widzisz? Twórcza to tak też. Warszawa, takie różne, no ładne są. Warszawa polska, takie króweczka taka polska. Żurek polski, nie no fajne. Tak nie przyglądałam się za bardzo nigdy magnesom, ale widzę, że Warszawa też ma ładne takie ozdoby różne. Możesz kupić za 18 zł, masz 50. No, 50. Są różne, taka, takie drogowskazy. Dzisiaj idziemy do pani MG na obiad. To często chodzisz, nie? Ja też staram się chodzić. No tak, ze 2-3 razy w tygodniu. Tak? Jak jestem w Warszawie, no ale ja rzadziej jestem w Warszawie, wiesz. Obrazy, pamiątki.
Ładnie. Zobaczmy, co jest dzisiaj w menu, czy będzie mi odpowiadało. Ja chyba wezmę... Co weźmiesz? Ten za 160? Myślisz, że to za 169? Ja czy bym chciała, nie, za 280 to był, to na pewno to było stek taki dobry jest, wiesz? A, przecież jadłaś go. To był ten? No. Sandacz z pieca, wiesz, ja sandaczy nie lubię, ale... Polecasz? No, na pewno, na pewno. No, ja lubię kaczkę. I lubisz kaczkę? Ja nie. Ale co bym zjadła? Jeszcze stek z polędniwicy wołowej bardzo lubię. Mm. Z kopytkami jeszcze. O, 280, czyli... Nie jest drogo. Czyli za dwa obiady, dla mnie, dla ciebie to jest 560. Ja wiem, w Warszawie nie wiem, syna chyba starówka. Dobra cena. Dobra cena. No, to wybieramy stek z polędwicy za 280. Co byś jeszcze wzięła? Barszcz czerwony wezmę. To będzie już ponad, to będzie 330 zł za osobę. To będzie 660, to tak do 1000, nie? Mhm. No kaczkę ja lubię. Kaczkę przestań. Weź sobie coś takiego, no może to. Coś takiego, o, albo na przykład, co tu jeszcze dobre powiem ci? Jest. A co to jest duck? Kaczka. A nie, bo to jest po angielsku. Myślę, że pierogi z mrocznej cielęciny 52 zł. To nie jest w zasadzie drogo, bo ja pierogi jadałam nawet... A jadłaś pływający foie gras? Nie, tego nie, ale kołduny litewskie na Litwie jadłam. I może będę miała jeszcze okazję zjeść. A na przystawkę co weźmiemy? Ja zawsze brałam deskę polskich koźich serów, ale najadłam się dużo w Wiedniu, więc nie mam ochoty. A może weźmiemy sobie carpaccio z buraka z serem? No. Z serem. Albo tatar po polsku. Najbardziej to lubię tatar po polsku. Weźmy ten tatar i... O, ja lubię jeszcze krewetki. Aha, to ja wezmę... Nie, to ja sobie barszcz wolę. No to tak, co mamy? Ile to będzie policz? Stek z pole 560. Stuwa. 660, 720, coś jeszcze, carpaccio? 770. Co, no to chodź jeszcze coś weźmy. A barszcz policzyłam? Tak. 770, no to chodź weźmy po serniczku. To będzie 850 jakoś, tak? Tak. No i weźmy tą kaczkę i będzie 1000. Dobra, i kaczkę. Dobra, to idziemy. Ale nie wiem, czy się najemy. To nie jest tak za dużo, nie? Pewnie małe porcje. Ale porcje są małe na pewno. Ale zobacz, jak tu ładnie, jak się wchodzi. Tak. Chociaż te kwiaty to są takie cmentarne. Idziemy, tak? I winka też są, tak? Teraz w ten weekend są jakieś wolne stoliki? No właśnie. Jeszcze coś myślę znajdziemy. O ilu osobach mówimy? O dwóch osobach? Nie, o 10. 10 osób. No to zmienia postać postaci. A są takie duże stoły? Tak, bez problemu. W piątek nie ma problemu. Sobota jeszcze też. Ja myślę, że spokojnie. Tak, jeszcze tak? Spokojnie. No, to można teraz, a tak na przykład po 17, 18, tak? Mhm. Bezproblemowo. Aha, i do której czynne? Do 22.30 mamy kuchnię, no i restauracja jest czynna w ostatnich kościach. Dobrze. No to fajnie, że będzie na 10 osób, to wszyscy się zmieszczą. Mam taki stoliczek, jeżeli pani chcecie zobaczyć, to mamy dzisiaj ten słyszny taki słów, że tak przygotowane 10-osobowe na wieczór. Może pani pokazać, jak to wygląda. A, wykorzystuję. Pięknie to jest. Tak nastrojowo, naprawdę fajnie. Czy jedziemy na lodowisko? Ja umiem jeździć, dobrze już mówiłam, w Poznaniu. Ja niestety nie umiem, ja z tym pingwinkiem. Ojej. A są tutaj? Na pewno, na pewno. Albo może ktoś do pomocy się znajdzie.
Jezu, ja w sumie też mogłabym nie umieć. Zapomniałaś? Nie, mogłabym nie umieć, jakby się ktoś do pomocy znalazł. Pingwinkami trzymać. Dopiero co po niemiecku czytałyśmy, a już po polsku, nie? Jakie dekoracje są w Warszawie. Krówka. A, to są takie krówki. A, pańska skórka. Aha, no. Tak, były szyszki kiedyś. I pańska skórka też. Cytrynowe? Zamówiłyśmy 5 kilo. To dla nas chyba te buźki fajne. Żegnamy się. Z Warszawy? Tak, z Warszawy, z jarmarku, który, nie no, z tego. Ozdoby, nie no, dopiero przyjechaliśmy. No, ozdoby świąteczne w Warszawie, tramwaj. Starówka, Nowy Świat, żegnamy się. Oglądajcie następny Vlogmas, a co będzie? Niespodzianka. A, niespodzianka. Wszystkiego dobrego, łapki, lajki, łapki, to samo. Buźki, serduszka, komentarze, udostępnienia i najważniejsze to oglądanie moich filmów. To trzymajcie się, pa, pa. Pa. Pa.